Tak, duże i potężne Teodoro, ale to, co mi Polska robiła w tym odcinku, jak mi skórę łoiła, to musicie zobaczyć. Tak samo jak letnią wyprzedaż na Edebie, linki w opisie. Nasze piękne, mackowate Teodoro w drodze do osiągnięcia Gothic Inversion. No, najgorsza część za nami, czyli jesteśmy w Niemczech i zbudowaliśmy jakąś już bazę do podbojów, ale tylko odpauzowałem i zmarł mi mój władca 1.1.0. To jest najbardziej pechowa kampania, w jaką grałem. Mamy następujące idee, następującą ekonomię oraz takowe wojsko. Troszeczkę za dużą flotę. Nasze idee narodowe są epickie, bo standardowe, a one są epickie. Technologią na szczęście jesteśmy do przodu, doradców mamy całkiem znośnych. Jako, że zbliżamy się do 1600 roku nieubłaganymi krokami, to zabieramy już tylko ziemię bez jej sprzedawania. I w sumie, jak mam tych parę lat czasu, podbijmy Duńczyków. Łatwy cel, a zwiększymy naszą obecność w handlu lubeckim, na którym nam niezmiernie zależy. Bo w English Channel to my żadnych szans nie mamy. Na razie, nie tak z potężną Francją tuż obok. Widzę, że nabijam też maksymalne zaufanie z Osmanem, więc super, raczej już z nami nie zerwie sojuszu. Dobra, od wasali biorę przekazywanie handlu, więc jest dobrze. Koalicja, więc nie zjemy za dużo mimo wszystko. Danii nie załatwimy do końca. I powiem wam szczerze, że czeka nas wymiana floty. Po pokonaniu duńskiej, szczerze mówiąc, już nie będziemy raczej toczyli bitew morskich, ani nie będziemy musieli nic przewozić, bo raczej z Anglią nie planuję wojen, z Francją też będzie to, jeżeli będzie marynarka, to raczej naszą będziemy chowali w portach, niż gdzieś toczyli walki. Tutaj armię lądową będą się teraz bardzo mocno liczyły, więc możemy spokojnie wspomagać nasz handel. Nawet ciężkie okręty lecą do kosza, chociaż mogliśmy sprzedać właśnie komuś, no ale trudno. No i gdzie się da, budujmy nasze okręty handlowe. Łapiemy Gotlandię na wasala. Ej, te wojska teraz, Teodoro, w tym okresie wygląda... Chciałem powiedzieć, że wyglądają, cholera, jak jakieś super czady. Zobaczcie, taki karabin, kurka, facet z bródką, fajny mundur. Wreszcie, naprawdę niezła oliwka wchodzi nam na tron. Budujemy też okręt flagowy, głównie lecimy pod handlówkę, nie będziemy nic więcej potrzebowali. Morale zaś wielkość floty i handel. O, złapę jeszcze takich kilka pomniejszych republik w okolicy na wasali, bo i tak mam dużą agresywną ekspansję, więc zaoszczędzimy jej trochę na tych takich pojedynczych prowincjach, które mają po 30 dewa czasem nawet. O nie, jak zwykle zaatakowałem za szybko mojego przeciwnika, dostanę baty w pierwszej bitwie, no trudno. Atakujemy Pomorze, agresywna ekspansja nam praktycznie spadła do zera bardzo szybko w przeciągu 5 lat, chociaż nie, 8 lat, to nie tak szybko. Przejdziemy, mają takie czapeczki zimowe, jak fajne. Słuchaj, to powiem szczerze, że z tych krajów nowych, które nadchodzą, jak przeglądałem już, bo szykuję wam taki materiał z omówieniem tego patcha najnowszego, najbardziej interesuje mnie Szwecja jak do tej pory. A was który kraj interesuje? Szwecja, Zakon Krzyżacki, Dania, Ryga? Czy może w ogóle nie obchodzi was nadchodzący patch? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. I cyk, Pomorze nam znika. Zostają tylko głupi buntownicy, niestety. A ja skasowałem wszystkie moje okręty transportowe. No i super, niecałe 20 lat później, Incom praktycznie razy dwa. Głównie oparłem go na handlu, jak można się spodziewać, tym bardziej, że podbiliśmy już praktycznie większość Lubeki. Mamy też największe udziały w Bałtyku, są to dwa mega bogate regiony. Ale i tak, żałuję, że nie zbieram w English Channel. Tutaj są prawdziwe bogactwa. Bierzemy za Polskę i tak musimy cały obszar Prus podbić, więc im wcześniej, tym lepiej. Ale mnie Polska łoi, niesamowite, no nie, cofam się. Nie dam rady z nimi wygrać, jest jakaś masakra totalna. No jakoś kiepsko przeczuwam wynik tej wojny. W zasadzie to już padły, ich wojska są dosłownie dezintegrowane przez Polaków. Ale co tutaj się dziwić, ofensywne, defensywne, wymaksowane. No nie ma to jak wspaniały osmański sojusznik, który jako pierwszy wychodzi w wojnie, mimo iż nie miał okupowanej żadnej prowincji. No co za masakra, już toczymy wojnę mano un mano, ale mam przewagę liczebną, ale moje wojsko to jest jakiś taki totalny szajs. 120 dyscyplin, 105, 51 morali. Nawet przewagę w taktyce mają, co znaczy mają lepszą technologię ode mnie? A nie, to przewaga dyscypliny, przepraszam przecież. Daje lepszą taktykę, przez co podnoszą mniejsze straty podczas bitwy, bo na to wpływa taktyka. No moje straty są gigantyczne, no zobaczcie to. Dlatego nasze kolejne idee to wreszcie wziąłem jakieś jakościowe podwojsko. 10 tysięcy łoi mi po prostu skórę i to jeszcze dochodzi to wszystko do mnie. Ja to nie mam szans w tej wojnie. No nic, jeszcze lider mi zginął, oby ten gorszy. Niestety chyba lepszy mi umarł, nieważne. Czy ugram cokolwiek w tej wojnie? Jezus, co za straty, masakra totalna. I tylko dwie prowincje.
prowincję. Nie, musimy zrobić jakościowe idee i dopiero bijemy Polskę. No, druga wojna z Polską znacznie łatwiejsza i lepsza. Naprawdę nie byłem imperium do tego momentu, ale już jestem. Czas najwyższy zacząć atakować te południowe niemieckie państewka, żeby też po kolei pchać się dalej, bo one bardzo dużo agresywnej ekspansji nam dadzą mimo wszystko. Nie wiem, zrobiłem taki build niby bardzo zmniejszający agresywną ekspansję lub szybko ją zbijający, ale nie. Tutaj trzeba było nagić wielkość armii i po prostu bić ich wszystkich. Nie ma sensu zbijać agresywnej. Za długo z tym schodzi. Co to za wydarzenie? Pierwszy raz to widzę. Jaki fuks. Francja wpadła pod Unię Personalną pod Węgrami. Dlaczego się cieszę? Bo będę miał pewniejsze podbijanie w tej okolicy przez jakiś czas, bo to muszę z Węgrami mieć tylko lepsze relacje, nie z Francją, chociaż ta jest mega nielojalna. Zobaczymy, może Węgry nie utrzymają tej Unii, a jeżeli ją utrzymają, to też w sumie super, bo pamiętajcie, że Unia będzie miała zmniejszoną armię pod Węgrami, więc to też jest fajna sprawa. No i mamy kilku nowych wasali, których będziemy zjadali. I w sumie to jest takie fajne, bo sobie szykuję kilku wasali. Czekam, aż mi w międzyczasie spadnie agresywna ekspansja, spada tak do 20 punktów, wypowiadam wojnę. W międzyczasie spada mi do zera, bo wojna trwa te parę lat. Zjadam wasali, podbijam dalej i tak w kółko, masakra. Nie no, w sumie to brzmi jak mega nuda, nie? No dobra, przed nami jedna już z takich większych wojen, gdzie będziemy dużo podbijali. No ale też nie jest to trudna wojna. Tak, dobrze widzicie, mam sojusz z Francją, ale to wiecie, tak tylko tymczasowo, bo jak macie z danym krajem sojusz, wzywacie go do wojen, to on mniej agresywnej ekspansji dostaje, dlatego możecie wtedy więcej podbić. Najgorsze jest to, że po prostu dużo teraz tych krajów ma gwarancje niepodległości i tak dalej, dlatego muszę aż tyle tych wojen wypowiadać. Trochę za dużo? No, wykorzystajmy jeszcze moich sojuszników, niech mi tłumią bunty, bo trochę się ich odpaliło. Oh my god, ile buntów! A ten moment, kiedy bunty walczą z buntami. Jej! O, całkiem dużo nawet zdobyłem, tak w jednej wojnie. 6 czerwca 1666 roku! Zgnieć w piekle! Nie, wcale mi się po prostu nie nudzi, podbijając i teraz czekając, aż mi się nazbierają punkty administracyjne, żebym mógł kliknąć o ten guziczek i ten guziczek, a ta gra... O, a to coś jest popsute. Jakieś dziwne napisy mam. Teraz na wojnę z Austrią i sojusznikami, co jest dość upierdliwą sprawą, bo no, jest to chyba największa wojna. Oprócz oczywiście wojny o rozwiązanie Holy Roman Empire. Gincie! O, tu nawet atak robimy niezły. Mamy lepszą dyscyplinę. Aha, ale przyszli sojusznicy, dzięki. Myślę też, że możemy już spokojnie rozwiązać sojusz z Francją, która ma sojusz. Co to ma być z Czechami? Oh my god. No, Austrii to ja dużo nie podbiję. No i będzie kilka tych wojen. Piku, kliku, 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 kliku. Boże, ale mi to chodzi. Zobaczcie to, jak mi to idzie. Jak mogę już nagrać po 1600? Ja tego nie wiem. Kolejną ideę wziąłem po prostu administracyjne. Tutaj rozwijam tylko i wyłącznie dwa pierwsze rozwinięcia, żeby mieć tańsze korowanie jednak na przyszłość. No nie gadajcie, że Szwecja będzie... Szwajcaria będzie, my god. Szwajcaria da dwie wojny. Co za... No to koniec sojuszu czesko-francuskiego. I po sojuszu z Francją? W sumie tak, nie wiem jak ten świat wygląda. Tak, my god, jaka to Rosja. Szun jakiś powstał, kolonie, Karaiby, które są chyba wolne w tym momencie. Nie, są nadal kolonią. Etiopia przetrwała, Kilwa jest taka potężna. Aha, aha, ktoś tu chce wolnej Bawarii. Chyba nie. No to lecimy z Francją. Ale wiecie też, Osmana wezwiemy. Rozpoczynamy od oblegania chyba 4 fortów naraz, ale nie był to dobry pomysł, bo jednak Francja ma lepsze jakościowe wojsko i ma go więcej, przez co rozbiła mi moje pierwsze armie. Następnie już raczej podzieliłem moje armie na dwie grupy i zajmowałem po kolei fortece. W międzyczasie skapnąłem się, że Osman tuż przed wezwaniem go do tej wojny wypowiedział wojnę Etiopii i całe swoje wojsko przemieścił do Afryki. W tym czasie ja naprawdę tutaj się wykrwawiałem na fortach francuskich. Neapol spokojnie, który jest sojusznikiem francuskim, bo o tym pewnie nie wiecie, wbija się na terytoria osmańskie. Co zaskutkuje pewnie wyjściem Osmana za jakiś czas tej wojny, no ale nieważne. Ja po kolei lecę, każdy fort ostrzeliwuję, żeby to szybciej padło. Mam po 30 tysięcy armat w armii, więc to jest taki dość fajny plus dla mnie. No i wykorzystywałem to, że mam po prostu więcej armat w armii, kiedy przeciwnik wchodził na te moje lepsze fortece w górach, w lasach, gdzieś tam dostawał minusy, no to starałem się właśnie go zaatakować przynajmniej jedną, może nawet i czterema armiami naraz. W tym czasie Osman upadł już od Etiopii, naprawdę Etiopia biła Osmana. Nieważne, my już dotarliśmy pod Paryż, Paryż pada bez większego problemu, chociaż te forty tutaj bardzo nam nie sprzyjają, bo nie są za dobre do toczenia bitew. No, widzę, że Osman okazał się być bardzo przydatnym sojusznikiem. Nie wierzę. Jedna wojna i biorę wszystko, co chcę? Wow. Nawet trochę więcej, żeby mieć ładniejszą granicę.
chyba najłatwiejsza wojna, jaką stoczyłem, naprawdę. Tylko przeczuwam, że teraz będzie dużo buntów. Jak już kończę to Gothic Invasion, to dajcie mi znać, jaki z achievementów chcielibyście widzieć. Może być to na przykład jakiś, który już mam zrobiony, bo chcecie zobaczyć jego nowszą wersję. Oczywiście, jeżeli będzie jakiś taki długi achievement typu World Conquest, to raczej go odpuszczę, ale jeżeli będzie jakiś taki achievement, że nie wiem, może go do 1600 roku spokojnie zrobić, to czemuż by nie, mogę go zrobić. Najwyżej zrobię dwa odcinki. O nie! Ponownie ta liczba! Dojadamy Szwajcarię! Tak sobie patrząc na to, ile tu jest developmentu w samych Niemczech. Masakra, jak boty to zdewowały w międzyczasie. Zobaczcie, jak ten świat nam się prezentuje. No kurka, 20 dewa to jest tak średnio. Wow! Oświecenie jest u mnie. No to lecimy w Czechy! Mam wrażenie, że będę musiał teraz Wenecję jeszcze podbijać. Ale to będzie upierdliwe. No, tyle dobrego, że czeskie wojska nie są jakieś dobre. Easy wojna. Szkoda, Kraków bym chciał brać dla siebie. To jest jedyny monument, który jest dla mnie sensowny. Bo tak to powiem wam szczerze, dosłownie żaden. No może jeszcze ten holenderski, o którym zapomniałem totalnie. Ej, i to nie głupie nawet. Tak to wszędzie jakieś kościoły tylko w tej Europie. Polska jeszcze złota era. Nie! Austria znika. Wreszcie, wreszcie. Już nie mogę. Pół miliona! Jak to się stało? Ostatnią prowincję ma Wenecja. Ja pierdzielę. No? Hiszpania będzie w tej wojnie? Neapol? Ale spływają! No, oczywiście, jeszcze bunty musiały się odpalić, bo po co innego? Jest! Mamy to! Boże! Jak mi ta gra chodziła? Co to ma być? I co, ja teraz to muszę okorować? Nie! Już to mamy, proszę państwa! Gothic Invasion zrobione jako sunnickie Teodoro. Chociaż jeśli mam być szczery, myślę, że zrobiłem to jakieś 150 lat za późno. Bardzo duża agresywna ekspansja jest w tych Niemczech i trzeba było może to jakoś inaczej lecieć, bardziej kontrolować tą koalicję, która by się zawiązywała, niż czekać na zbicie. Nie mieliśmy praktycznie żadnej koalicji, poradziliśmy sobie. Jeśli ktoś z was robił również ten achievement, dajcie mi znać, do którego roku go zrobiliście, jaką ideę wybraliście i jaką taktykę sobie przyjęliście do niego. Dajcie mi też znać, jaki kolejny achievement chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, ale to tak jak mówiłem. A jeżeli Europka wam się standardowa trochę przejadła, polecam zobaczyć ten odcinek grany na Expanded Mod Family. Totalna zmiana tej gry, dużo ciekawsze misje, dużo ciekawsze kraje, mnóstwo nowych eventów. A ja gram sobie w Danią pod podboje Anglii.